Przez wszystkim cię zrobiłem sobie podsumowanie, jeśli chodzi o mecze Serie A, w tym bramka Glika po samobuju, a dogrywał Reca. <grywa> Zaskakująca tak naprawdę sprawa. Glik nie tu miał zdobywać gola, nie tutaj strzelać na bramkę, ale to oczywiście kwestia przypadkowa. Może po prostu Glik zapomniał się, myślę, że jest na kadrze i Reca dogrywał mu piłkę. Natomiast zrobimy sobie podsumowanie. Takie krótkie, jeśli chodzi o te mecze, spotkania, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Także w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zareagujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Napoli kontra Fiorentina. Pogrom, pogrom, jeszcze raz pogrom. Napoli wygrywa 6 do 0, w tym bramka Piotra Zieńskiego, także miał asystę podczas tego spotkania. No szokujący tak naprawdę wynik. Mecz drągowski, 6 razy wyciągał piłkę z siatki. Potem mamy Crotone kontra Benevento, 4 do 1. Czerwona kartka dla zawodnika Benevento. Benevento, a także tutaj Bramka Glika, samobój. Bardzo dobry występ, jeśli chodzi o recew, jeśli chodzi o Krotone. Następnie mamy Sasuola kontra Parma 1 do 1. Remisem kończy się to spotkanie. Atalanta kontra Genoa 0 do 0. Inter Mediala kontra Juventus. Inter Gromi, Juve. wygrywa 2 do 0. I Wojtek szczęsny, praktycznie musi wyciągać dwa razy piłkę z siatki. Cagliari kontra Milan. To spotkanie będzie mieć miejsce dzisiaj, kiedy to nagrywam. Onowe jest poniedziałek, praktycznie po weekendzie. Zobaczmy sobie tutaj jeśli chodzi o Napoli kontra Fiorentina, no to był pogrom, tak Lorenzo Insignia w 5 minucie w 72 minucie, Skarnego Deme w 66 minucie Lozano w 38 minucie, Zieliński w 45 minucie i Politano w 89 minucie, absolutny pogrom muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony jeśli chodzi o Fiorentinę, tak, nie spodziewałem się że Napoli może aż tak rozgromić tutaj Fiorentinę, natomiast rzeczywiście Fiorentina była bezradna jeśli chodzi o to spotkanie, no i też zszokowana Mina Franka Ribery, który nie wiedział, co tu się dzieje, praktycznie tak. Zawsze, znaczy, że Napoli tak wygrywa z Fiorentiną. Nie dziwię się, gdyby na przykład to był pogrom ze strony Juventusu, no ale Fiorentina była kompletnie bezbronna w tym spotkaniu, w tym meczu. Nas na pewno cieszy fakt, że Piotr Zieliński wpisał się na listę strzelców, no ale widzieliście, praktycznie to całe to spotkanie rozegrało się już w pierwszej połowie, gdzie była dosyć duża przewaga. Następnie mamy Krotonę kontra Benevento. Glik strzela bramkę samo, buja w czwartej minucie po tym, jak dogrywa mu właśnie Reca. No niestety, taka przypadkowa. Sytuacja, no ale bramka Glika i tak nic by nie zmieniło, czy po prostu by Gliki szeju, czy też nie, bo i tak by przegrał. Jak nie 4 do 1, to 3 do 1. Potem mamy Simeone Envanto w 29 i 54 minucie, Milos Wulicz w 65 minucie, a Falcao w 82 minucie. Szczelada Benevento, Benevento nie miał jakikolwiek szans, bo duża przewaga jeśli chodzi o Krotone. Dobra gra, dobry występ, tej powiedziałem recy. Sacuolo kontra Parma. To spotkanie tam też były po prostu gole nieuznane. Tak? Mamy gola jeśli chodzi o Juraj Kucka w 37 minucie, a także Filipo Durcic w 94 minucie, w doliczonym praktycznie czasie gry. No i Atalanta kontra Genua. To praktycznie spotkanie się zakończyło remisem 0 do 0. No niektórzy mówią, że Atalanta to powinna spokojnie wygrać, także powinno to być zwycięstwo 2 do 0 czy też 3 do 0. Brak skuteczności jeśli chodzi o Atalantę. No i kolejne spotkanie, które nas interesuje, a więc występ tutaj Polaków, czy Polaka, tak, Wojtka Szczęsnego. Inter wygrywa 2 do 0. Wida strzela bramkę w 12 minucie, a także Nicolo Barela w 52 minucie. Ten zawodnik, który jest wypożyczony z Atalanty, świetnie sobie daje radę Barela. Potem też miał po prostu problemy zdrowotne, natomiast mimo wszystko to był dobry mecz, jeśli chodzi o tego młodego zawodnika, on tam ma 19 czy 20 lat. Natomiast rzeczywiście tutaj Inter wygrywa pewnie 2 do 0. No, też jestem zaskoczony, tak, że praktycznie Juventus nie zdobył um, żadnego gola, nie doprowadził do remisu. To do, do duża przegra, jeśli chodzi o Juventus 2 do 0. Powinno przynajmniej być 2 do 1, albo po prostu tak Juventus powinien tutaj zremisować. No ale tak rzeczywiście wyglądała sytuacja. Jeśli chodzi o Vidala, naprawdę był bezbłędny w tym spotkaniu podczas tego meczu, ciężko się praktycznie do niego doczepić, też po prostu potem został osiągnięty z boiska, natomiast rzeczywiście Vidal bardzo dobrze się prezentował, natomiast jeśli chodzi o Juventus, ja w ogóle nie jestem tak jakby zwolennikiem Pirlo, znaczy on był świetnym po prostu piłkarzem, ale jako trener, Moim zdaniem, no, no, no way. Nie da rady po prostu jeśli chodzi o Pirlo i Juventus. Tam nie odniesie jakichś spektakularnych sukcesów, to jest kwestia czasu, jak zostanie zwolniony. Gdybyśmy mieli Stajawiać na i to uważam, że po prostu sari jest lepszym trenerem niż Pirlo. Więcej bośnią z Juventusem. No wiadomo, że został zwolniony niż właśnie tutaj, niż właśnie, niż Pirlo, tak. Natomiast tak właśnie to wygląda to spotkanie. 2 do 0. Praktycznie tutaj Inter wygrywa, tak. I Widal też się wpisuje na listę szczelców. No, Widal też po prostu pokazuje swoją klasę. Oczywiście mogą być jakieś kontrowersje dotyczące jego po prostu zachowania poza boiskiem i tak dalej. przedstawiałem tę historię chociażby w Bayern Monachium, gdzie tam chyba nawet po prostu ten mówił, trener Evertonu. Carlo Ancelotti, żeby było wyczuć alkohol praktycznie od, od Vidal'a, jak przychodził na trening. Ale nie wiadomo, w tym jest po prostu plotka, ile jest prawdy. Pamiętajmy, że no, w dzisiejszych czasach jednak piłkarz, żeby grać na tym najwyższym poziomie, nie da się po prostu balować jakby zbyt długo. A Vidal to już jest zawodnik praktycznie, który tak i w Barcelonie występował i teraz Interze i w Bayernie Monachium. W ogóle fajna kariera jako, po, i karta, tak jako po prostu zawodnika. E, na pewno to jest fa, fajnie, tak po prostu kariera przebiega. No i daje radę, jeśli chodzi o ten Inter tak ta zadziorność jego, ta fryzura też po Pokazuje takiego charakter zadziorność, rzeczywiście daje radę. No i barela. Barela troszeczkę po prostu z przypadku, ale wydaje mi się, że barela tutaj nie zagrzeje na dużej miejsca, jeśli chodzi o intermedialny, tak jest moje po prostu zdanie, mimo tego, że zdobył tego gola, na pewno to się liczy mu na plus, natomiast no, tutaj konto jednak stawia na taki po prostu harbaganu rzeczywiście doświadczonych, zawodników pewnych I tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o to spotkanie, dobra? No, i przytam jeszcze jedno spotkanie Cagliari kontra Milan. To po prostu może w następnym, w osobnym filmie będę tutaj to komentował, no bo też nie będę specjalnie robił jednego filmiku, dla, to, dlatego żeby podsumować praktycznie tą jedno, to jedno praktycznie spotkanie. Tak? Widzimy tutaj kolejne spotkania, jeśli chodzi o te mecze, to w następnych dniach, czy ja będę miał tutaj tabelę mamy tabele, mamy tabele po prostu serii a pierwsze miejsce Milan drugie miejsce intermediolan trzecie miejsce Napoli czwarte Roma piąte Juventus Atalanta szóste no ale pamiętajmy to wszystko się praktycznie jeszcze zmieni jeśli chodzi o to zestawienie jeśli chodzi właśnie o te mecze miejsce siódme Lazio ósme Sassuolo muszę powiedzieć, że z tych spotkań, tak, tych weekendowych najbardziej mnie zaskoczyło po prostu jakby tutaj to, że Atalanta właśnie nie było tej żadnej, żadnej bramki, tak, Atalanta kontra Genua, bo bardziej tutaj emocjonujące było spotkanie właśnie Sasuolo kontra Parma, tam w ogóle po prostu była masakra jakaś, tak, tutaj Kucka zdobył, Juraj Kucka zdobył bramkę w 37 minucie, chłop po prostu leciała mu krew z głowy, tak, miał po prostu tam bandaże i tak dalej i jeszcze zdobył bramkę praktycznie główką, cały czas prób pełne 90 minut, pomimo tego, że tam oczywiście po prostu miał tam ranę na głowie w wyniku zderzenia, tak, z, z innym zawodnikiem na boisku, natomiast on po prostu chyba ja na tej adrenalinie, no nie, kompletnie nie chciał schodzić z boiska, pró ile wlezie, miał szansę na to, żeby zdobyć kolejne bramki, no ale później właśnie Durcisz z karnego wyrównał to spotkanie, ale Kucka naprawdę podziwiam, tak, podziwiam go po prostu, nic tam nie gra zachowawczo, nie kalkulował, cały czas pró pełne 90 minut, grał ostro, mocno, w sensie, no, ale ostro w sensie piłkarsko, tak, bez fauli, i zdobył tego gola właśnie, chyba nie wiem, wystraszyli się po prostu obrońcy Sasuolo, że tam krew mu leci z głowy i miotą patronek, bo zostawili go pustego w polu karnym i potem zdobył gola. Tak wygląda to spotkanie. To wszystko się Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się.